Witam Was z kolejnym samochodem. Dzisiaj mamy dla Was Forda Mondeo w wersji wagon, poziom wyposażenia titanium, ale z napędem hybrydowym. A więc pod maską mamy dwulitrowy silnik benzynowy niedoładowany, który współpracuje z silnikiem elektrycznym i łączna moc tego zestawu hybrydowego 187 koni mechanicznych, a więc sporo, chociaż waga samochodu, powiedzmy, też do najmniejszych nie należy, bo auto waży ponad 1700 kg. Oczywiście to w dużej mierze przez baterie litowo-jonowe, które znajdują się w dolnej części bagażnika, i dzięki całemu zespołowi hybrydowemu, który również swoją masę ma. Ford Mondeo w wersji kombi mierzy 4,87 m, a więc ewidentnie mamy do czynienia z segmentem D. Bagażnik w wersji standardowej 403 litry, bez koła zapasowego, bez koła dojazdowego, mamy tylko zestaw naprawczy, ale za to dzieloną na dwa poziomy podłogę bagażnika, przestrzeń bagażnika. Po złożeniu oparć tylnej kanapy ta przestrzeń bagażowa wzrasta do ponad 1500 litrów, a więc tu już przewieziemy kilka krzeseł, mniejszy stolik czy jakiś rower. Zużycie paliwa. Producent podaje 4,4 litra w cyklu mieszanym, oczywiście na 100 km. Według pomiaru nowego WLTP to 5,7 litra, a więc o ponad litr więcej niż podaje producent. Ale ja Wam powiem, że jadąc tym samochodem z Warszawy do Torunia kilka dni temu krajową dziesiątką przez Płońsk, zgodnie oczywiście z przepisami, bo tylko tak jeżdżę z reguły, średnie zużycie wyszło na poziomie 5,1 litra. Inaczej, 220 km z Warszawy do Torunia dziesiątką 2,5 godziny, 260 km z Warszawy przez Stryków do Torunia obiema autostradami to jest 260 km i też się pokonuje w 2,5 godziny. Chociaż Wam powiem szczerze, że od kilku lat nie jechałem dziesiątką. Wybierałem zawsze autostradę. Jazda autostradą jest w tych czasach wyjątkowo stresująca. Niestety, polscy kierowcy, wielu polskich kierowców nie ma zielonego pojęcia o tym, jak jeździć autostradami, bo jeżeli człowiek jedzie dostawczakiem 120 na godzinę lewym pasem przez 20 km, jest wyprzedzany z prawej strony przez kilkadziesiąt samochodów i on sobie nie zdaje sprawy, jakie stwarza w tym momencie zagrożenie dla innych. Kochani, jeździmy prawym pasem. Prawy pas. W Polsce obowiązuje ruch prawostronny. Wracamy do naszego Forda Mondeo w wersji hybrydowej. Napęd przenoszony jest na przednią oś za pośrednictwem elektronicznie sterowanej przekładni CVT. Nowy Ford Mondeo to jest praktycznie piąta generacja tego sztandarowego modelu Forda. Zmiany są, powiedzmy, kosmetyczne, tak jak w przypadku Focusa, którego już oglądaliście u nas. Zmieniony grill, lekko ten przód nawiązuje do stylistyki Aston Martina. Oczywiście w pełni LED-owe reflektory. Sylwetka bardzo spokojna, sylwetka dostojna, szczególnie właśnie tej wersji kombi, zauważcie. Wszystko jest zrównoważone, tu nie ma żadnych jakichś takich większych ekstrawaganckich elementów. Wszystko jest na miejscu. I jedynym elementem szczególnym jest ten napis hybrid na drzwiach przednich. Relingi dachowe i, tak jak powiedziałem, spokojna, stonowana, bez ekstrawagancji sylwetka tego samochodu, który stwarza wrażenie auta, powiedziałbym, nawet dostojnego. Silnik cały czas jest włączony, słychać wentylator w tej chwili, być może silnik spalinowy w pewnym momencie się załączy, ale słuchajcie, cała przyjemność jazdy hybrydą w tym wykonaniu fordowskim polega na tym, że kierowca ma praktycznie tylko jeden przycisk, którego może użyć, aby spowodować zmniejszenie zużycia paliwa. Oczywiście samochód stanie się mniej dynamiczny wtedy, to wiadomo, nie będę o tym opowiadał. W każdym razie ten przycisk eko powoduje, że auto będzie jeszcze mniejsze zapotrzebowanie na paliwo miało. Natomiast całym systemem zarządza komputer. Systemem hybrydowym. Ruszamy
No oczywiście wyłącznie na silniku elektrycznym. Przejedziemy pewien dystans, producent nie podaje jak duży to jest, jak długi to jest dystans, ale tylko możemy kilka, podejrzewam, kilometrów przejechać wyłącznie na zasilaniu elektrycznym, tak daleko jak daleko starczy prądu zgromadzonego w akumulatorach. Cofamy na silniku elektrycznym, no to jest norma. I ten silnik spalinowy w zasadzie włączy się dopiero kiedy będzie już mało prądu w baterii. Natomiast specjalny system zastosowany przez Forda sprawia, że prawie czy nawet ponad 90% energii kinetycznej podczas hamowania jest zamieniane w energię elektryczną. Ta energia oczywiście natychmiast trafia. No, właśnie włączył się silnik w tej chwili, bo bateria się rozładowała prawdopodobnie. Ja go wyłączę, żeby nam nie przeszkadzał. I to warto powiedzieć, że ten system odzyskiwania energii jest tutaj bardzo mocno rozbudowany. Niestety na razie Ford nie ma wersji plug-in, a więc z możliwością doładowywania akumulatora z gniazdka elektrycznego, czy z wallboxa, czy z ładowarki. Przypuszczam, że niedługo to się zmieni. Natomiast ten poziom zużycia paliwa, wierzcie mi, w samochodzie ważącym 1700 kg przeszło, z dwulitrowym silnikiem benzynowym, naprawdę te 5 litrów, 5,5, 5,7 według WLTP, to naprawdę nie jest dużo. Wyposażenie nowego Mondeo w wersji Titanium z napędem hybrydowym to oczywiście dwustrefowa klimatyzacja z automatyczną regulacją temperatury. System nawigacji satelitarnej Sony CD-MP3 z funkcją DAB Plus i iFord Sync 3. Sync 3 to jest system pokładowej elektroniki, który w Fordzie jest od bodajże 2 lat już standardem. Są banalne oczywiście elementy takie jak uchwyt dźwigni, zmiany biegów wykończony skórą, elektryczne otwieranie przednich, tylnych szyb. No i to co w samochodach segmentu D. A nie wiem, czy właśnie Ford przypadkiem już też nie będzie próbował w jakiś sposób bardziej rynkowo atakować klasy premium, bo naprawdę i wyposażenie, jakość wykończenia, poziom wyposażenia są naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Mamy aktywny tempomat, lane keeping alert, a więc asystent pasa ruchu, system rozpoznawania znaków drogowych, system centralnego zamka z kluczem elektronicznym, przycisk rozrusznika, parkowanie prostopadłe i parkowanie równoległe. Genialnie działa ten system, naprawdę warto to pokazać. Koła ze stopów lekkich, w standardzie 17-calowe. Nie, przepraszam, w standardzie właśnie 16-calowe, a tu są 17-ki. Światła przeciwmgłowe, również w technologii LED z funkcją doświetlania zakrętów. Natomiast tylne światła zespolone są częściowo LED-owe, a częściowo tradycyjne dla wersji kombi. Wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie z czujnikiem deszczu, przednia szyba podgrzewana, quickler i podgrzewane dysze spryskiwaczy. A więc te wszystkie elementy, które decydują z jednej strony o bezpieczeństwie, a z drugiej strony o wygodzie podróżowania. A zobaczmy, jak nowe Mondeo wygląda w środku. Wnętrze Forda Mondeo jest bardzo uporządkowane. Słuchajcie, trzeba rzeczywiście przyznać, że tu producent się bardzo przyłożył, bo mamy miękką wykładzinę na desce rozdzielczej, elementy metalowe lub metalopodobne, ciemne aluminium, kurę, bardzo wygodne fotele sterowane elektrycznie z 3 pamięciami, a więc 3 pozycje ustawienia lusterek i foteli możemy sobie zaprogramować, ale niestety kierownica jest sterowana tylko mechanicznie, a więc ustawienia kierownicy tutaj sobie nie zapamiętamy. I o dziwo, słuchajcie, praktycznie
Nie ma lakieru fortepianowego. No nie, to by za piękne było. Jest tutaj przy uchwycie drzwi ten panel z podnośnikami szyb, regulacją lusterek. Jest wykonany w technologii lakieru fortepianowego, ale naprawdę tego jest bardzo mało. I dzięki temu to wnętrze tak się nie kurzy, nie brudzi, nie wygląda tak paskudnie jak każde inne, które po prostu jest zapakowane tym lakierem fortepianowym i natychmiast wydaje się być zakurzone. Obsługa genialnie prosta. Znaczy, mamy trzy przyciski na tunelu centralnym, to jest system parkowania. To zobaczycie, jak to działa. Mamy ten przycisk eko i czujniki parkowania. I to jest wszystko. Oprócz tego elektryczny hamulec postojowy i ten siedmiocalowy wyświetlacz centralny, gdzie mamy te podstawowe przyciski, klimatyzacja, podgrzewanie przedniej szyby, obieg zamknięty, podgrzewanie foteli, podgrzewanie tylnej szyby i lusterek. I to już wszystko. Z kierownicy możemy sterować oczywiście aktywnym tempomatem, odległością przed poprzedzającym samochodem, zestawem telefonu głośno mówiącego, wybieraniem głosowym i regulacją głośności zestawu audio. Oprócz tego są dwa wyświetlacze na tym panelu przed kierowcą. Oprócz prędkościomierza, który jest centralnie, mamy dwa wyświetlacze mniejsze z funkcjami różnymi związanymi właśnie z eksploatacją samochodu, pokazującymi zużycie paliwa bieżące na danym dystansie itd., itd., itd. Ta więc obsługa bardzo prosta. Jasna tapicerka z sufitu, słupków bardzo fajnie kontrastuje właśnie z tą ciemną tonacją dolnej części wnętrza samochodu. Czego nie ma? Nie ma wentylacji foteli i uważam, że w tej klasie samochodów to już powinno powoli stawać się standardem, bo przypomnijcie, kilkanaście lat temu na polskim rynku w salonach samochodowych nowe auto z klimatyzacją było ewenementem swego rodzaju. Dzisiaj klimatyzacja jest, chociażby ze względu na ocieplanie się klimatu, jest standardem. I uważam też, że ta wentylacja foteli już w tym momencie, w tej chwili powinna być standardem dla tej klasy samochodów. Wnętrze jest bardzo ładnie wyciszone, wytłumione, naprawdę żadne niepokojące dźwięki z zewnątrz nie dobiegają. I o ile w mieście podczas jazdy miejskiej, spokojnej, przekładnia ECVT nie wadzi, o tyle podczas jazdy autostradowej czy drogami krajowymi niestety jest uciążliwa. Jest po prostu głośna. Wyje. I w zasadzie to są te podstawowe elementy wnętrza, o których chciałbym Wam powiedzieć. Bardzo zgrabne zagłówki, również dopasowane stylistycznie do samych foteli. Zauważcie, lekko wygięte do przodu, żeby głowa kierowcy, tył głowy kierowcy czy pasażera, znajdował się jak najbliżej tego zagłówka. Dlaczego? No to jest element właśnie bezpieczeństwa. W przypadku uderzenia w tył naszego samochodu, głowa nie przesunie się do tyłu, nie odbije. A często właśnie to jest przyczyną, że zagłówek jest zbyt daleko odsunięty od tyłu głowy i w wypadkach dochodzi do uszkodzenia kręgów szyjnych przede wszystkim. Kierownica bardzo wygodna. Mamy schowki, dwa miejsca na napoje, na kubki jakieś, schowek tu na konsoli centralnej, oczywiście gniazdo 12-woltowe, gniazdo USB. I w zasadzie to te wszystkie elementy podstawowe, o których chciałem Wam powiedzieć. A jak samochód zachowuje się na drodze, jak działa system parkowania, to powiem Wam za chwilę. Cena. Wyjściowa cena Forda Mondeo Wagon w wersji Titanium z napędem hybrydowym to 139 700 zł. A więc mniej więcej na poziomie ceny najbardziej popularnego w tej chwili Nissana elektrycznego.
No tu mamy dużo większe auto. Ja nie jestem przeciwnikiem samochodów elektrycznych, ale cały czas powtarzam, dopóki cywilizacja nie wynajdzie odpowiednio pojemnych, odpowiednio lekkich i niewielkich baterii, o tyle zawsze będzie problem z napędem elektrycznym. Ten problem się sprowadza zimą do... No ogrzewanie jest niby w elektrykach, ale bardzo dużo prądu zużywa pompa ciepła. Problem samego ładowania też mimo wszystko, przynajmniej na razie w Polsce, jeszcze występuje. Tu zaletą hybrydy niewątpliwą jest to, że samochód sam doładowuje baterie podczas jazdy. To jest, uważam, na dzisiaj genialne rozwiązanie. Nie wymaga żadnych kabli, gniazdek, nie wymaga niczego innego. Po prostu wsiadamy, jedziemy, jeżeli hamujemy, to energia kinetyczna jest zamieniana na elektryczną i pakowana do akumulatora, a dodatkowo na przekładni zmiany biegów mamy pozycję L, która sprawia, że ten proces doładowywania baterii i wykorzystywania maksymalnego energii kinetycznej jest jeszcze zintensyfikowany bardzo. Na przykład jadąc w górach, gdzieś zjeżdżając z jakiegoś dłuższego wzniesienia, możemy to L ustawić i samochód wtedy swoją masą, swoim silnikiem ładuje akumulatory nieustannie. Uruchomiłem silnik, oczywiście niczego nie słychać, bo to jest hybryda i ta hybryda jest tak skonstruowana, słuchajcie, że praktycznie samochód czy cały układ hybrydowy działa w taki sposób, aby cały czas maksymalnie wykorzystać napęd elektryczny. Ten silnik nie ma wielkiej mocy, to jest około 50 koni mechanicznych, mówię o silniku elektrycznym oczywiście. Ale wystarczy do tego, żeby samochód spokojnie sobie ruszył i bardzo dynamicznie przyspieszył. Oczywiście w pewnym momencie włączy się silnik spalinowy, bo to musi nastąpić kiedyś, ale generalnie rzecz biorąc, podstawowym silnikiem pracującym non-stop jest właśnie silnik elektryczny. A polega to na tym, że silnik elektryczny oczywiście otrzymuje prąd, napięcie z baterii akumulatorów schowanej pod podłogą bagażnika, więc akumulatory nie zajmują miejsca już w przestrzeni pasażerskiej. Ale system działa tak, że w każdej praktycznie sytuacji odzyskiwany jest prąd w postaci energii kinetycznej podczas hamowania na przykład albo podczas jazdy na tym trybie L. I Ford podaje, że ponad 90% energii kinetycznej jest odzyskiwane i zamieniane na energię elektryczną. A więc coś w rodzaju takiego, no nie całkowitego, ale perpetuum mobile. Tak, że tego samochodu nie trzeba ładować z gniazdka. On się sam ładuje w czasie jazdy. Bardzo funkcjonalne rozwiązanie. Średnie zużycie, tak jak mówiłem, z Warszawy do Torunia wyszło mi 5,1, teraz pojeździłem troszeczkę bardziej dynamicznie 7,3, ale sądzę, że zaraz ono znów spadnie do jakiegoś poziomu około 5 litrów. Tego miejsca z tyłu też jest dostatecznie dużo dla 5 osób. Spokojnie można podróżować. Sprawdzimy teraz, jak działa system tego automatycznego parkowania w Mondeo. To bardzo fajne rozwiązanie, bo naprawdę tutaj rola kierowcy ogranicza się tylko do nadzorowania samego procesu parkowania. O, tam mamy ładne miejsce. Teraz znajdziemy na parkowanie prostopadłe. Uruchamiam system parkowania. Przy ustawieniu drążka zmiany biegów na drive ustawiamy parkowanie prostopadłe. Proszę bardzo, po tej stronie, po lewej. Jedziemy, szukamy. Znaleziono miejsce, zatrzymaj pojazd. Puść kierownicę, włącz wsteczny bieg, co właśnie robię. Myślę, że nie zahaczymy o samochód Toruńskiej Akademii Jazdy. No nie zahaczyliśmy, widzicie?
Jak to pięknie działa. Jeszcze wyprostował kierownicę. No i niestety musimy sami zatrzymać. Samochód się nie zatrzyma. Włącz bieg do przodu. Jeszcze nie, jeszcze się nie zatrzymaliśmy. On jeszcze teraz kombinuje. Włącz bieg wsteczny. No i proszę bardzo, zaparkowaliśmy, tak? Jeszcze coś kombinuje system. Chcę bliżej. Wsteczny. Zakończono. Samochód się pięknie zatrzymał. Oczywiście tak samo parkowanie równoległe albo wyjeżdżanie z miejsca parkingowego. Proszę bardzo. Chcemy wyjechać na prawo. Puść kierownicę. No na prawo nie wyjedziemy wstecznym, przepraszam. Wyjeżdżamy na lewo. Natomiast sami widzicie, że to rzeczywiście działa. Ja sobie doskonale zdaję sprawę z tego, że w warunkach miejskich, w intensywnym ruchu, parkowanie z użyciem systemu może być kłopotliwe. Natomiast trzeba sobie jednak zdawać sprawę, że ten system jest bardzo precyzyjny. No szkoda, że nie zatrzyma samochodu, bo to by było już dopełnieniem autonomiki, przynajmniej w tym zakresie parkowania.